Cześć, witam Cię w lekcji o czasowniku to be, czyli być. Mega, mega ważna rzecz, która przyda Ci się do takich rzeczy jak do mówienia o tym, jakie coś jest. Na przykład I am fast, powie nasz super kot. Także, kiedy chcesz powiedzieć o tym, skąd się jest, skąd coś jest, czyli narodowości, pochodzeniu, przynależności do jakiejś grupy. Nasz super kot mówi, he is Polish. I am from Bochnia. Także, kiedy chcesz powiedzieć, kim ktoś jest z zawodu. She is a doctor. Albo, kiedy chcesz powiedzieć, ile masz lub ile ktoś inny ma lat. You are 10 years old. Jeśli chcesz powiedzieć, gdzie coś jest, to także musisz sięgnąć po czasownik być. There is a book on the sofa. Albo która godzina, jaki dzień, jaki miesiąc, daty. Określanie ogólnie czasu wymaga od Ciebie czasownika być. Na przykład it is 5 o'clock. Do mówienia o zachowaniu, o czyjejś osobowości. Na przykład, her sister is brave. Jest odważna, jest dzielna. W czasach continuous przyda Ci się do budowania samej struktury czasu. Na przykład, w czasie present continuous, he is reading. Tutaj to be traci swoje znaczenie, ale jest Ci potrzebne, żeby powiedzieć poprawne zdanie o tym, co dzieje się teraz. Jest lekcja o tym, nic się nie martw, wszystko przed Tobą. Nagrałam ją już dla Ciebie, czeka. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Da się tu zauważyć pewne podobieństwa. He, she, it to tak jak po polsku. Wszyscy zgodnie używają formy jest i we are, you are, they are, czyli zawsze jeśli jest nas więcej, my, wy, oni. To nie pojedyncza osoba, ale kilka lub dwie, czyli mnoga. Wszystkich załatwisz are, jednym i tym samym słówkiem. To chyba łatwo. Możesz też skrócić te słówka i zobacz, co wychodzi w tych skróconych, bardzo często używanych formach. I am, zastąp, I'm. Powtarzasz ze mną? Koniecznie powtarzaj. Chcę słyszeć, jak mówisz. I'm. You are to your, your. He is, she is, it is. Czyli his, she's, it's. I później we are to we're, you're, there. Popatrzmy na przykłady. I am a policeman. No, I'm not. I'm a teacher. But okay. You are tired. Zmęczony, zmęczona. He is 12 years old. On ma 12 lat. She is your sister. A ona jest twoją siostrą. It is my dog. To mój pies. We are teachers. Jest nas dwoje i oboje jesteśmy nauczycielami. You are drinking coffee. Ty pijesz kawę. Spójrz, to jest właśnie takie zdanie, w którym are nic nie znaczy. Znaczy tyle, co część składowa struktury. To jest taki sygnał dla nas, że to się dzieje teraz, ale nie będziesz tego tłumaczyć jako on jest pijący kawę. On pije kawę. Po to odsyłam Cię do lekcji o present continuous, a my wracajmy na nasze tory. They were reading that book, czyli czytali. Ta sama sytuacja, na teraz ją zostawiamy. Zobacz, te same zdania, ale tak jakby się ścisnęły. I'm a policeman. You're tired. He's 12. She's your sister. It's my dog. We're teachers. You're drinking coffee. We were reading that book. Możesz sobie zatrzymywać to nagranie. Jestem tutaj dla Ciebie nagrana. Możesz mnie cofać i próbować mówić na głos razem ze mną. Bardzo, bardzo przyspieszy to Twoją naukę. Jeśli chcesz o coś zapytać, czegoś nie wiesz, chcesz się upewnić, am I, no na przykład, am I late? Późno jestem?
spóźniona? Am I late? Are you ready? Czy jesteś gotowy? Gotowa? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Zobacz, co tu się stało. Wywróciliśmy, jak dobrze widzisz, kolejność. Już nie mówimy I am, ale żeby zapytać, powiesz am I, czyli fikołek jest potrzebny, żeby zadać pytanie. Nie potrzebujesz dodatkowych słówek, tylko zamieniasz ich kolejność. Jak to wygląda? Am I a policeman? No, I'm not, I'm a teacher. Are you tired? Zmęczony? No chyba nie, dopiero uczymy się parę minut. Is he 12? Is she your sister? Is it your dog? I tak dalej, i tak dalej. Popatrz, wszystkie słówka pytające wymalowałam dla ciebie na niebiesko. Chcemy zaprzeczyć, chcemy się nie zgodzić. Znasz już te słówka? Pojawiło się dodatkowo not. I am not a policewoman. You are not old. Nie jesteś jeszcze staruszkiem. I tak dalej. I możesz też tutaj skrócić. I'm not. You aren't. He isn't. Widzisz ten wzór? Ucieka, skraca się i dzięki temu możemy szybciej mówić. Bardzo często właśnie tak jest mówione, tak będziesz to słyszeć, więc też staraj się używać tych skróconych form. I'm not. You aren't. To chodźmy poćwiczyć. Let's practice. Będę wyświetlać dla ciebie zdania. Próbuj wybierać dobrą odpowiedź. Razem będziemy sprawdzać, czy twoja odpowiedź była poprawna. Jeśli potrzebujesz więcej czasu do namysłu, śmiało wciskaj pauzę i udzielaj samodzielnej odpowiedzi, zanim ja udzielę mojej. Ready? Let's go. I bought these pencils today. They... are cool. I bought these pencils. They are cool. Super, mam kredki, nie? I love going to the zoo. The monkeys. Always funny. Ha, ha. Uwielbiam chodzić do zoo. A te małpy są. Potrzebujemy powiedzieć, że są. Are always fun. Can you see me? Widzisz mnie? I'm... Już straciłam ci odpowiedź. Widzisz? Bo aż się chce I'm. I'm, I am. Aż chce się samo to skracać, do czego cię gorąco zachęcam. Spróbujmy zbudować jeszcze takie zdania. Próbuj razem ze mną. Henry Amerykaninem. Jest. A zatem Henry is American. Fred is hungry. My family, niezbyt duża jest moja rodzina. My family isn't too big. Znowu pytasz. Zaczniesz więc od... Are you late? O, oh, sometimes. No czasami, czasami. I am sad. Look at the funny photo. Popatrz, jakie zabawne zdjęcie. Pablo and I. Pablo i ja, czyli my. My nie jesteśmy. We aren't. We aren't friends. No, no. Their school jest daleko, ich szkoła. Their school is far away. Ich szkoła jest daleko. Jeśli cokolwiek sprawia ci trudność, wracaj do poprzednich slajdów, rozwiąż ćwiczenia, które dla ciebie przygotowaliśmy, pobierz sobie lub poproś lektora o ściągę, o zakładkę z rozpiską, jak budować te zdania, jak odmieniać czasownik. To wszystko jest dla ciebie przygotowane, śmiało korzystaj. Mam nadzieję, że czasownik to be jest dla ciebie prosty. Zapraszam cię do zobaczenia w kolejnej lekcji. Bye!